Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, trwa bardzo silny turniej w Holandii, Tata Steel, gdzie gra wielu fantastycznych szachistów z czołówki światowej. Gra m.in. Dean Clearen, obecny, aktualny mistrz świata w szachach. No ale właśnie, czy on ten tytuł utrzyma, moi drodzy? Grał bardzo dawno szachy klasyczne i tak średnio mu idzie, trzeba to przyznać. A tutaj można powiedzieć, że niesamowicie spisuje się Alireza Firouzja, który no to trochę też wrócił do szachów, ale jak on rozgrywa partię, to aż chce się patrzeć, słuchajcie. Niesamowite szachy gra ten młody chłopak. Warto się przyjrzeć zawodnikom. Rankingi widać tutaj na załączonym obrazku, jakie posiadają zawodnicy. I jedziemy z genialnym gambitem hetmańskim. Ten debiut, słuchajcie, potrafi przeistoczyć się w prawdziwą sztukę. Zapraszam serdecznie. D4, skoczek F6, C4, E6 ze strony czarnych, skoczek F3, D5, skoczek C3. No i to jest taki typowy, szlagierowy plan. Wyprowadzamy po prostu skoczki za pionkami i tyle. I potem dzieją się różne ciekawe rzeczy, ciekawe warianty. Tym razem czarne zagrały C5. No i teraz można grać bardzo różnie czarnymi, znaczy się białymi, przepraszam. Mianowicie można wybić tutaj na D5, próbować grać G3. Są bardzo różne warianty bicia i jest na przykład też bicie na D4, hetman bije D4 i tak dalej. Tutaj nie będziemy się zagłębiać w teorię, tylko przejdziemy do partii, bo podejście Alirezy było bardzo ciekawe. E3, tak po prostu. I skoczek C6. Zauważcie proszę symetrię na szachownicy. To jest też często obrazek w gambicie hetmańskim, ale symetria tutaj jest na korzyść troszeczkę białych z uwagi na tempo więcej. Na razie pozycja jest względnie równa. Gramy A3. Skąd to posunięcie i po co? Przede wszystkim chcemy wybić na C5 i z tempem zagrać B4. Czarne jednak zbijają pionka na C4. Od razu goniec odbija, co też jest fajne, bo od razu gońcem wychodzimy sobie aktywnie. I czarne grają A6, czyli dokładnie z tym samym planem, zobaczcie, B5. No bo innej takiej słusznej drogi tutaj czarnymi raczej nie ma. Goniec subtelnie wrócił na A2. No goniec tutaj może albo grać dobrze po diagonali A1, G8, przepraszam, A2, G8, albo B1, H7. Ale to na przyszłość, zobaczymy jak będzie. Nastąpiło B5. I teraz to, co bardzo lubię grać w hetmańskim. Tutaj już Alireza zaczyna mieszać, choć może się wydawać, że nic się jeszcze nie dzieje, bo faktycznie może się nic nie dzieć, ale to jest prowokacja. Hetman C2. Szlagierowy ruch w gambicie hetmańskim, taki, no powiedzmy, główny gwóźdź programu. Hetman na C2 zdarza się bardzo często. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje po biciu. Jeszcze za chwilę do tego wrócę, tylko co grać po C4, bo ktoś powie, no przecież C4 i tutaj białe są zamknięte. No można próbować to rozbijać poprzez B3, ale nie bardzo chyba jest na to czas i ochota. Poza tym ruch B3 jest takim ruchem raczej kiepskim, no bo jest bicie. Jest bicie, goniec B7 i tu dwa pionki na jeden zostaje. Tak jakoś białymi. Może nie jest jakoś tragicznie, ale to czarne tutaj dochodzą do głosu. Jednakże po tym ruchu należałoby zrobić po prostu roszadę, skończyć rozwój i po zagraniu na przykład goniec na E7, wieża D1. I zobaczcie logiczne podejście do sytuacji. Wychodzi hetman, wstawiona jest wieża na D1, żeby trzymać pionka i żeby grać E4 i dobijać się do centrum, otwierając przy okazji gońca. Do bólu logiczne posunięcia, a jakże proste w gambicie hetmańskim. Jednakże Dean Clearen wziął na D4, Alireza odbił pionkiem, izolowany pionek, ale słuchajcie, to nie ma znaczenia, tutaj się nie boimy grać w ten sposób. Otwieramy logicznie gońca i goniec zagrał na B7. I teraz przyjrzyjmy się, co by się stało, jakby skoczek wziął pionka za darmo. I właśnie to jest piękne w gambicie hetmańskim, gdzie w pewnym momencie możemy takiego pionka sobie oddać za piekielnie silną inicjatywę. Zobaczcie, co można by było grać. Forsownie. Zbić, zbić i niespodzianka skoczek D5. Okazuje się, że grożą widełki tutaj, ale też wjazd hetmanem na C6 i są problemy. Jak grać czarnymi? No można zagrać hetman E5, goniec na E3, by się zasłonił i tutaj nie za bardzo wiadomo, jak się bronić tak naprawdę. Skoczek jakby zbił na D5, no to hetman C6, król E7, bicie wieży, bicie. I bardzo ciekawy ruch też obronny, hetman A7.
z szachem i odbijamy tutaj na samym końcu jakość więcej po stronie białych. Oczywiście tutaj jeszcze istnieje jakieś tam bicie na B2, ale tutaj chyba robią się problemy po szachu i zrobieniu roszady, więc no czarne mogły tutaj być w wielkich tarapatach. No właśnie, i to jest piękne, że dajemy szansę przeciwnikowi na to, żeby się pomylił, wziął pionka. Dla pionkożerców to będzie wielka pułapka. Moi drodzy, po gońcu na B7 w partii, co nastąpiło, Alireza gra fantastycznie, żywiołowo i dynamicznie. D5. Przepiękny ruch. Oddajemy tego pionka, otwierając pozycję. Zobaczcie, że bicie raczej jest nieuniknione. I co robią białe? Goniec G5. Kolejna figura wchodzi do gry. Do bólu logiczny ruch. Chcemy tutaj związać i zbić na D5. Proste. Goniec zagrywa na E7. No, oczywiście ruch bardzo dobry. I co robią białe? Wieża D1. Wprowadzają kolejną figurę, grożąc tutaj bardzo ciekawymi uderzeniami w centrum. D4 ze strony czarnych. Ruch według mnie nietrafiony, który nie daje tak naprawdę nic, bo i tak można sobie to olać i zobaczcie, co robią białe. Roszada. Jakby nigdy nic się nie działo złego, tutaj po roszadzie czarnymi spokojne wieża F na E1. I to jest całe piękno gambitu hetmańskiego. Mamy czas na wyprowadzenie każdej figury i teraz będą się działy piękne rzeczy. Czarne też muszą po prostu jakieś ruchy wykonywać, a nie są to proste posunięcia i grają B4. Ruch, który w tym momencie no, jest niby zaczepny, ale Alireza ma tutaj swoje plany piękne i na pewno tutaj przemyślał piękne rzeczy. Goniec B1. Zobaczcie, co się dzieje. Nie można zbić skoczka, bo jest bicie gońcem, a tam grozi mat. I się dzieją tutaj już kiepskie rzeczy, bo jeżeli będziemy się bronić, wybijemy i wieża na przykład na D4 ze zdobyciem kolejnego materiału, tutaj z tempem jak wchodzą figury na tym poziomie, ale też nie na tym, na każdym tak naprawdę, z tempem jak figurami wchodzimy, to dzieją się złe rzeczy dla przeciwnika. G6 zagrały od razu czarne i co zrobił Alireza, moi drodzy? Czy to jest powrót, słuchajcie, gościa, który chce wejść na tron szachowy? Jest to bardzo prawdopodobne, on jest bardzo młodym człowiekiem jeszcze. Słuchajcie, fantastyczny ruch, wieża E7. Genialny. O co chodzi? To jest uderzenie obrońcy czarnych pól. Ten goniec będzie miał dużo do powiedzenia. Poza tym bazujemy na tym, że jeżeli odbije hetman, to skoczek wjeżdża tutaj na pole D5. Zwróćmy uwagę, że po prostu jak będzie też bicie skoczka, to my trzaskamy też gońca. W tej sytuacji skoczek musiał odbić, no i ktoś by powiedział, a zbijam tutaj na F6 i jest pięknie. Niestety to nie takie proste, bo tutaj też jest odbicie skoczka, po odbiciu jest odbicie, no i tak naprawdę czarne niby w tej sytuacji mają już jakość więcej i chyba się bronią w tym układzie. Tutaj nie zagłębiajmy się, przejdźmy do pozycji, gdzie była partia i właśnie białe grały fantastycznie. Wieża zbiła na D4, czyli odbicie jednego pionka z tempem. Piękny ruch i hetman zagrał na C7. Niestety to jest posunięcie przegrywające, a wydaje się logiczne, co należało zagrać, co jest też trudne tak naprawdę. Skoczek z F na D5. Bardzo trudny ruch, bo ciężko zagrywać posunięcia, które powodują kolejne związania. Tutaj wystarczyłoby białymi subtelnie wybić pionka i trzymać gościa na związaniu jednym i drugim. Bez wysiłku tak naprawdę można powiedzieć. Aczkolwiek zwróćcie uwagę, że jest jakość mniej, ale tutaj w tej sytuacji byśmy dalej napierali na pewno hetmanem na B3 i byśmy tego skoczka mocno atakowali i chcielibyśmy zdobyć kolejną figurkę. W tym układzie po hetman C7, no to właśnie zawsze generuje, słuchajcie, błędy przy dobrej grze. Alireza zagrywa kolejny ruch genialny. Jedyny ruch, który daje tutaj ogromną przewagę. Skoczek E4. Okazuje się, że no tutaj trzeba się, praktycznie trzeba się poddać. Co się stało? Zostało wymienione na C2. Skoczek z tempem wybija na F6, król G7 i po prostu jest wybicie. Są dwie figury za wieżę. W całej tej układance mata żadnego nie ma. Zwróćcie uwagę, że zostało zagrane wieża C8 i skoczek najpierw odszedł na G4. Bardzo ładny ruch. Raz, że atakujemy tu, a jeżeli będzie bicie, to dajemy pięknego mata w dwóch posunięciach. No, oczywiście
Wszyscy to dookoła widzą, razem z grającym czarnymi, więc skoczek zagrywa na G8, broni się tutaj wszędzie, jednakże subtelnie goniec B3. I tutaj wystarczy trzymać króla, znaczy uważać na maty. Mata nie ma, goniec broni, zawsze też jest zasłona. To jest przewaga materialna, bardzo zresztą też duża. Nastąpiło bicie pionka, wieża C3, słuchajcie, i wieża B4, z tempem atakujemy i bronimy. No i teraz czarne wybiły skoczka, nastąpiło wybicie i wieża F3. Tutaj po prostu Ding próbuje zdobyć jakieś tam pionki. Wieża za dwie figury to jest za mało w tej pozycji. Skoczek blokuje wieżę, H6 nastąpiło. I goniec na D1 z atakiem właśnie na wieżę. Co zagrały czarne? No czarne zbiły na F2. Już tłumaczę dlaczego. To jest wzięcie kolejnego pionka. Jeżeli by na przykład wieża odeszła na H3, to goniec subtelnie wraca na F4 i ta wieża jest w pułapce. W momencie, gdy się uruchamia kolejna figura, król G2, wieża może uciec na H4. Jeżeli tak, oczywiście bicie, to jest figura więcej po stronie białych, a jeżeli G5 z obroną, to skoczek F5 i tutaj też zdobywamy materiał. W tej sytuacji wieża zbiła na F2 i Alireza trzeci ruch, genialny, słuchajcie, wykonuje, ale to już nie jest aż tak trudne posunięcie, po prostu zbija pionka, tak żeby przeciwnik nie miał za dużo pionków na skrzydle. Jest wybicie i wybicie. Figura więcej za pionka. Końcówka banalna na tym etapie, znaczy na tym poziomie, mianowicie wieża D8, król E2, obrona, wieża D6, to jest już czysta formalność, troszeczkę przestawić tylko te figurki, zaatakować słabego pionka i dowieść tę pozycję do końca. Tu jeszcze jest wymuszenie tak naprawdę wymiany, co upraszcza grę białymi. Goniec D3 i tutaj wieża chce zbić pionka. Tu zobaczcie, oddanie tego pionka jest pod kontrolą. Zbijamy, kolejny szach i król F4. Tu już grozi bicie, tu już grozi szach, tu grozi kolejne wzięcie pionka. Ten pionek zostanie. Bardzo prosta wygrana. Słuchajcie, poszło bardzo gładko Alirezie z Dinklirenem, aż dziwne, że mistrz świata dostał takie bęcki. I zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać. Gambit Hetmański rządzi, moi drodzy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.